Halleluja! Warszawa! Zatrzymajcie się i posłuchajcie! Posłuchajcie mnie, chcę wam coś powiedzieć! Chcę wam powiedzieć, jak w 2015 roku doświadczyłem Boga i poznałem Boga! Wiecie co? Wychowałem się w rodzinie katolickiej i tak dorastałem! Wychowywałem się bez ojca! Dorastałem i sobie szukałem swojego celu, swojej drogi! I tak dorastałem, wiecie co? I momentalnie, od razu w moim sercu się pojawiła pustka. W moim sercu pojawiła się pustka. I tą pustkę, gdy dorastałem, wypełniałem ją narkotykami, alkoholem, seksem. I tak dorastałem, konkretnymi imprezami, techno. Od tego się momentalnie uzależniłem, otwarłem się na to. Wiecie co? I na tej drodze moja mama zachorowała. I dowiedziałem się, że mam trafić do domu dziecka. I tam trafiłem. Pojechałem do domu dziecka i tam doświadczyłem piekło, odrzucenie, brak miłości, akceptacji. Wiecie co? I tam się wychowywałem. Od razu się tam we mnie pojawiała złość, agresja. Wiecie co? I gdy wyszedłem stamtąd, od razu poleciałem zacząłem być kibolem. Lubiłem kogoś złoić z szalika, pobić kogoś. Przez to, że miałem tą pustkę w sercu. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem. Chodziłem na imprezy. Ale wiecie co? Gdy konkretnie raz poćpałem, zawołałem ze szczerego serca do Boga. Zawołałem: Boże, jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty istniejesz w ogóle i żyjesz, to pomóż mi i ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę funkcjonować i żyć dalej. I wiecie co? Do mojego pokoju wjechało coś ponadnaturalnego, gdzie momentalnie w moim sercu coś się zaczęło dziać. I ja powiedziałem: Boże, to chyba jesteś Ty. I w ogóle usłyszałem głos: Damian, ja Ciebie kocham. Damian, ja Ciebie nie zostawię teraz takiego. Jezus Chrystus wjechał do mojego pokoju i wyciągnął dłoń do mnie. I ja powiedziałem: Jezu, ja dziękuję Ci, że Ty mi się objawiłeś. Na drugi dzień ja wstałem, ja byłem inną osobą. Byłem inną osobą. Diametralnie moje życie się zmieniło. Otwarłem swoje serce dla Boga. Otwarłem swoje serce dla Jezusa. Powiedziałem, że Jezus, Ty jesteś jedynym Zbawicielem. Jedynym pośrednikiem. Oddaję Tobie ster mojego życia. I od tamtego czasu ja inaczej żyję, inaczej funkcjonuję. Do mojego życia przyszło życie, pokój, radość, miłość. Te rany, które od małego się we mnie pojawiły, Jezus Chrystus realnie je wyleczył. Wiecie co? Funkcjonowałem jak, nie wiem, najgorszy gość. Nosiłem grubą maskę, a w środku byłem zraniony. Ale od momentu, kiedy poznałem Jezusa, narodziłem się z Jego Bożego Ducha. Jezus Chrystus objawił mi tatusia. Kiedyś byłem sierotą, a dziś ja stoję i wam mówię, że Bóg jest moim tatusiem. I ten Bóg, który Jezus nam pokazał, objawił, On chce być dla ciebie też tatusiem. I na pewno w twoim sercu jest pustka, którą próbujesz czymś wypełnić. Tak jak ja to robiłem. Ale chcę ci powiedzieć, że jest dobre wyjście. Jest wyjście. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I jeżeli ty go zaprosisz do swojego serca, aby on zaczął zmieniać je, to od razu doświadczysz zmian. Doświadczysz Boga. Zacząłem, wiecie co? Kumpel wręczył mi Biblię. Gdy nie miałem nigdy z nią styczności. Otwarłem ją, zacząłem ją czytać i te słowa, które są tam wypisane, w ogóle mnie dotykały, ożywiały mnie. Ja zacząłem inaczej patrzeć na ten świat, na ten skażony świat. Duch Święty przekonał mnie o grzechu, bo moje stare życie było jednym wielkim grzechem. A za to karą za grzech jest śmierć, Słowo Boże mówi. I moje życie, moja droga była kierunkiem do piekła. Bo Bóg nie toleruje grzechu. Bóg nie toleruje grzechu. Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna, jednorodzonego Jezusa, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wiecie co? Ja to przyjąłem. Ja w to uwierzyłem. I dziś jestem nowym stworzeniem.
I ja tutaj stoję i nie mówi przeze mnie stary Damian. Mówi Bóg, mówi Jezus do tego skażonego świata. Dziś jest piątek, każdy ma w głowach najlepszą imprezę, konkretne dragi. Aby uciec, bo to jest ucieczka. Ja tak uciekałem. Zaproś dziś Jezusa. Zaproś dziś Jezusa. Odwróć się od grzechu. I zawoła: Jezus, ja Ciebie pragnę. Ja chcę Ciebie poznać. Ja tak zrobiłem w 2015 roku. I cały czas Go doświadczam. Bo Jezus Chrystus żyje we mnie. On pragnie z Tobą relacji. Jeżeli jesteś czymkolwiek zniewolony, masz chorobę jakąś, przyjdź do nas, położymy na Ciebie ręce. Duch Święty, który w nas mieszka, Cię uzdrowi, bo 2000 lat temu te rzeczy się działy i się nic nie zmieniło. Jezus Chrystus uzdrawia, uwalnia, wypędza demony. Zapraszam Cię, porozmawiajmy. Zrzuć tą maskę. Hallelujah.